Następną konstrukcją będzie anti-aircraft vehicle. Również ma trzy formy. Składa się z 28 części. Zapomniałem wyciągnąć jeszcze instrukcji. Mam nadzieję, że będzie coś widać, bo w większości filmikach nie ma ostrości i może niektóre będę nagrał duble. Najpierw wkładamy kółka. Po kółkach idzie duża płytka. Na dużą płytkę będzie zderzak. Następnie mały kwadracik, znaczy mała kostka, potem płytka. I taki trzykwadratowy kwadrat. Następnym krokiem jest przypięcie tego tutaj. Dodanie dwóch światełek. Dodanie kabiny. Dodanie tej płytki na 3. Następnie tej kładki. Tej płaskiej. Tego zderzaka. Na ten zderzak będziemy kładli działko. Działko montuje się z tego i z tego. Kłada się w to. No jeszcze najpierw tutaj w to. Światełko. Następnie jeszcze trzeba dołożyć tutaj. I tutaj. Dokładamy działko. I pojazd jest chyba gotowy. Został jeden element, muszę zobaczyć. Ten jeden element chodzi tutaj na przód. Nie ma tego pokazanego w instrukcji, ale jest na obrazku. Tak się prezentuje. To rusza działkiem z góry na dół, jak to wieżyczka. Jego druga forma prezentuje się w ten sposób.
Tutaj dodałem antenkę, żeby nie brakowało żadnych elementów. Tak wygląda bez antenki. Tak od góry. Tak od spodu. Demontaż rozpoczniemy od antenki. Potem tu jest to. Na płytce. Tutaj. Później ten zderzak. Na samej górze jest płaska płytka. Później jest to. Tutaj od samej góry jest taki bagażnik. Rozpadło się. Jest tak. Potem tak. Potem tak. Tutaj płytka. Tu jedynka spadła. Trzecia forma prezentuje się w ten sposób. No tak właściwie jest ten, gdyż dodałem ten element. Bo tyle zostaje z tej konstrukcji, więc prezentuje się w ten sposób. Tutaj może poruszać on. Demontaż. To działko jest tutaj. Tak wygląda od góry. Tak od dołu. Działko tutaj. Klocuszek tutaj. Później to. Ciężko odchodzi. Następnie jest, no dobra, nie będę tego spinał. Jest to i to. I tu jest czwórka. I tu jest to, to i to. Ten element się składa z tej jedynki, zderzaka i kabiny. Jest jeszcze czwarta forma, wymyślona przeze mnie. Potrafi poruszać w ten sposób. A rozkładane jest tak.